teksty? A one to. Como que esto no prende mucho que diga. Marna ta zabawa. No, la verdad no. To prawda. ¿Y si salimos y tomamos algo mejor? Może gdzieś wyjdziemy. Me encanta la idea. Chętnie. Pero Celina no puede salir si no tiene. Celina musi mieć pozwolenie rodziców, inaczej nie wyjdzie. On jest dorosły. Bierze za mnie odpowiedzialność. No se diga más. Voy a pedir permiso. Porozmawiam z dyrektorem. No, van a ir a ningún lado si yo no voy. Będziecie musieli mnie zabrać. No, Rico, está bien. Szkoda, no digas que soy uno. Ale nie docinaj mi później. Voy a pedir permiso al director. Pomówię z dyrektorem. No te van a dejar ir. Bez pozwolenia od rodziców nigdy cię nie puszczą. Okej, fine. Para mí eso no es ningún problema. Zadzwonię do mamy i sprawa załatwiona. To proste. Trochę się spóźniłem. Rzeczywiście. Już wychodzisz? Jadę zobaczyć się z mamą. Już późno, miło mi. Witam. Organizujemy zabawę świąteczną, dlatego tak się spieszę. Widziałeś mnie. Jest bardzo przybita. Niech przyjdzie na zabawę. Rozerwie się trochę. Uroczystość w szkole była wyjątkowo nudna. Nie zajmuje pani więcej czasu. Niech pan pozwoli mi przyjechać. Będzie poncz. Pana też zapraszamy. Dam panu adres. Wie pan, gdzie to jest? Będzie bardzo tradycyjnie. Przygotowaliśmy niespodziankę. Będą tańce przez całą noc. Dzisiaj wszyscy chcą gdzieś wyjść. Był u mnie brat Wiktor i Paz, żeby zgłosić wyjście z siostrą. Dzwoniła do mnie matka Celiny Ferrer. Nie miałem jeszcze telefonu od twojego ojca. Właśnie jest w trakcie ważnej kolacji z ludźmi z partii, ale dzwonił do mnie. Chce pan to sprawdzić? Nie będziemy mu przeszkadzać. Ufam ci. Na pewno, jeśli zadzwonisz do ojca, pozwoli ci z nami iść. Nie mam ochoty, naprawdę. Ale wy idźcie się bawić. Wieczór zapowiada się ciekawie tylko dla Celiny. Więc czemu idziesz? No. Ya, Vico, no seas mala, hombre, déjala. No es por Celina mía. Miałabym zostawić ją samą? Chodzi mi raczej o Augusto. Nie chcę, żeby się dobrze bawił. Chodź. Nie, proszę, mówię poważnie. Jutro wszystko ci opowiem. Jesteś pewna? Tak. Proszę cię. Zaczynasz mnie irytować. Cześć. Mówiłam ci, że nie. Co nie? Co tu robisz? Zamówiłaś ten sam samochód? Umiem sobie radzić, nie to co ty. Jest. Ja prowadzę. Przecież nie umiesz. Nie masz prawka. Dokąd to? Mamy zgodę dyrektora na wyjście. Może pan sprawdzić. Kiedy do niego pójdę, wy uciekniecie. Wcale nie. Mój ojciec na nas czeka. Nie chcemy się spóźnić. Powiem może to przez pana. Nie boję się twoich gruźb. Ty możesz wyjść, ale nie pozostali. Na pewno nie Luchan. Są moimi gośćmi. Muszą mieć zgodę. Co? Właśnie czekałam na mamę. Nie zamierzałam wyjść z Diego.
¿Ya llegó? Już jest. Akurat. Niech pan się obejrzy. Mamita! Dobrze, że jesteś. Wytłumacz, że po nas przyjechałaś. Co się tu dzieje? Chciałem ci zrobić niespodziankę. Ale teraz to ty mnie zaskoczyłaś. Co ci jest? Co znaczy? Podobno od wczoraj prawie nie wychodzisz z pokoju. Pewnie Miguel ci doniósł. To bez znaczenia. Co się dzieje? Nic. Ostatnim razem jemu bardziej uwierzyłeś. To dlatego? Mało ci? Jestem twoim ojcem. Wiem, że chodzi ci o coś jeszcze. To ta pora. Święta ogarnia mnie melancholia. Dawniej bardzo je lubiłeś. Nie mogłeś doczekać się prezentów. Byłam wtedy dzieckiem. Ale już nie jestem. Musisz to w końcu zauważyć. Skąd to masz? Przyjechałam po córkę. To chyba żaden problem. Oczywiście. Zaszło małe nieporozumienie. Więc jedziemy. Wy weźcie samochód, dziewczyny ze mną. Roberta może wyjść, ale nie Luján, ani pozostali. Biorę za nich pełną odpowiedzialność. Potrzebna nam zgoda rodziców albo opiekunów. To zwykłe wyjście. Jadą ze mną. Wcześniej nie było takich restrykcji. Czasy się zmieniły. Odkąd to ja dbam w tej szkole o dyscyplinę. Zamierzam złożyć raport w tej sprawie. Już raz pan stąd wyleciał. Właśnie za brak odpowiedzialności. Zapomniał pan? Proszę skończyć to przedstawienie, bo sama złożę skargę. Luján zostaje. Jedzie z nami. Załatwię to później z dyrektorem. Do widzenia. Wesołych świąt. Jeda wszystko. Nie złość się na Petera. Dobrze, nieważne. Chciałem cię gdzieś zaprosić. Zawsze, kiedy mowa jest o mamie, zmieniasz temat. Już o tym rozmawialiśmy. Nieprawda. W tym cały problem. Będę za nią tęsknić w te święta bardziej niż kiedykolwiek. Bardzo cię kocham, córeczko. Ja ciebie też. Dokąd chcesz mnie zabrać? Do jakiejś nowej restauracji?
es una sorpresa. To niespodzianka. Mamo, w co mam się ubrać? Co włożyć? Teraz Esteban znowu się do mnie przyczepi. Widziałaś jego wzrok? On jest chory, nie przejmuj się nim. Ulewaj go, inaczej ci...